Hej, witajcie na kanale Coral Intens, a dzisiaj zapraszam Was na moją reakcję na pierwsze przesłuchanie Chromatiki, czyli najnowszego albumu Lady Gagi, slash taką recenzję. Jest piątek, godzina 14:40 i Chromatika wyszła już o północy, ale ja stwierdziłam, że będę dzielna, silna i nie przesłucham tego wcześniej, tak żeby móc nagrać taką... No, tak jak wcześniej nagrywałam reakcję na Stupid Love i Rain On Me, tak tutaj na całą płytę z jednym zastrzeżeniem. Wczoraj wyszło Sour Candy, czyli piosenka z Blackpink. Piosenka, której byłam najbardziej ciekawa z całego albumu, z tego względu, że to, że jestem fanką Lady Gagi jest oczywiste, ale jestem też fanką Blackpink, jestem Blinks od 2016 roku, niezmiennie, więc... Chyba rozumiecie, że jak wyszła piosenka Lady Gagi i Blackpink, czyli piosenkarki i grupy, którą kocham, i to grupy K-popowej, którą kocham, no to musiałam jej od razu posłuchać, dlatego od razu mówię, że już tej piosenki słuchałam bardzo dużo razy, natomiast nie słuchałam żadnej innej piosenki, więc słuchałam tylko tych trzech i nic więcej, a teraz będzie reakcja i recenzja tak naprawdę na całą płytę. I tak, będę słuchać każdej piosenki po kolei, tak jak one są na trackliście, natomiast z jednym zastrzeżeniem, jakbym miała słuchać całej tej płyty i wy byście mieli to widzieć no, w czasie rzeczywistym, to by bardzo dużo czasu zajęło, dlatego będę słuchać piosenki na przyspieszeniu i wy to będziecie widzieć jako, że ja po prostu słucham tej piosenki i potem po każdej piosence będę ją omawiać, no chyba, że w danej piosence będzie jakiś taki fragment, który będzie naprawdę super wow, to wtedy go Wam wstawię, natomiast tak to wszystko będzie na przyspieszeniu i po każdej piosence będę się do Was odzywać i mówić, co na jej temat sądzę. A teraz już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, a więc pierwsza na liście jest Chromatica 1, czyli taki wstęp, intro, jak to nazwać. Ta płyta ma trzy części tak jakby i każdą dzieli właśnie takie intro, które się nazywa Chromatica. Jest Chromatica 1, 2 i 3 i oczywiście zaczynamy od Chromatiki 1, także zaczynamy! Okej, włączam, mam przed sobą komputer i już od razu puszczam, bo po prostu jestem tak strasznie ciekawa, jak to będzie brzmiało. Okej, już muszę coś powiedzieć. Myślałam na samym początku, takie się zdziwiłam, bo co to jest, że takie strasznie to poważne. Ale jak doszło do samej końcówki, to zrozumiałam, co to jest. To jest dokładnie ten wstęp, który był na początku Stupid Love, w teledysku Stupid Love. To jest dokładnie to samo. Ja cię kręcę, to już wtedy była tak jakby można było posłuchać tą zapowiedź, więc... Okej, rozumiem już cały tak jakby przekaz i domyślam się, jak to może iść dalej, więc to mi się bardzo podobało. Okej, to było strasznie krótkie i to było tylko intro, a nie tak naprawdę piosenka, ale rozumiem zamysł, spoko, idziemy dalej. Teraz będę słuchać Alice i tej piosenki jestem strasznie ciekawa, więc od razu ją odpalam. Okej, skończyłam słuchać Alice i ta piosenka mi się strasznie podoba. Ona jest naprawdę super. Strasznie mi się podobają te wstawki Wonderland, Wonderland. To jest naprawdę takie fajne i ja na przykład bardzo lubię Alicję w Krainie Czarów, więc fajnie, że Gaga napisała i wydała coś w tym stylu. Bardzo mi się ta piosenka podoba. Wow, moim zdaniem ta piosenka jest naprawdę świetna. Dalej mamy Stupid Love i Rain On Me. Tych piosenek słuchałam, były na nie reakcje, więc wydaje mi się, że mogę je pominąć z tego względu właśnie, że wiem, co o nich sądzę i pamiętam, jak one brzmią, więc żeby nie tracić czasu, przechodzę dalej. A dalej mamy Free Woman, czyli też piosenkę, o której było bardzo głośno. Dużo osób mówiło, że to może być jedna z tych lepszych piosenek i że chciałoby, żeby to był singiel, więc teraz słucham Free Woman i puszczam.
Okej, okay, jeśli chodzi o Free Woman, to ta piosenka ma na pewno bardzo dobry przekaz. Przekaz sam w sobie, czyli jej tekst. Natomiast, no, jako utwór muzyczny, no to mnie nie zachwyciło. Nie wiem, nie poczułam w tej piosence takiego nic, co by mnie chwyciło za serce. Moim zdaniem jest to spoko piosenka, ale nic więcej. To po prostu piosenka jak ich wiele i nic w niej nie było takiego... Nie wiem, jakoś to ta piosenka akurat do mnie nie trafiła za bardzo. Teraz mamy Fun Tonight. Mam nadzieję, że ta piosenka to naprawdę będzie fun. Szkoda, że ja nie mam fanu słuchając tej piosenki. Okej, okay, jeśli chodzi o Fun Tonight, to myślałam, że to będzie bardziej żwawa piosenka jak do tego tytułu, a to jest taka z tych wolniejszych. Ja nie lubię takich wolniejszych kawałków, wolę te szybsze, więc może dlatego Fun Tonight też raczej nie będzie moją ulubioną piosenką z tego albumu. Natomiast końcówka była całkiem już przy tej piosence mi... Jak się przyzwyczaiłam do niej trochę, to nawet uważam, że nie jest ta piosenka zła, ale też tak jak Free Woman, no jakiegoś wielkiego wrażenia chyba na mnie nie zrobiła, przynajmniej tak czuję w tej chwili. Dobra, i teraz mamy Chromatikę 2, czyli drugie intro, czyli jedziemy z tym od razu. Okej, jeśli chodzi o Chromatikę 2, to... Na początku miałam znowu takie, że okej, jakaś taka bardziej muzyka klasyczna, coś takiego, ale końcówka była taka już dość, poczułam taki mrok, więc może druga część, czyli najbliższe kilka piosenek będą już takie bardziej mroczne, tak mi się wydaje, że może tak być, zobaczymy jak będzie, ale uważam, że jest to bardzo fajna zmiana klimatu. Dobra, i teraz będzie 911, czyli po angielsku 911, numer alarmowy. Zobaczymy, co to faktycznie będzie, bo niektórzy przewidują, że to może być kontynuacja telefon. Ja też mam taką teorię, ponieważ w Paparazzi Lady Gaga dzwoniła pod 911, więc ja mam teorię, że to może być kontynuacja Paparazzi. A jak będzie naprawdę, to się okaże w przyszłości. A póki co będziemy teraz słuchać 911. Ale co się zaczęło? Dobra, jeśli chodzi o 911, to ta piosenka mnie zaskoczyła, bo ona jest taka bardzo... Lady Gaga brzmi tu bardzo robotycznie, tak jakby ta płyta nie nazywała się Chromatika, tylko Robotika. I to jest dziwne, ale całkiem mi się ta piosenka podobała. Natomiast też raczej to nie będzie jeden z moich ulubieńców, ale bardzo, bardzo śmieszny zabieg z tym brzmieniem trochę jak robot, ale zaskoczyło mnie to bardzo. Dalej mamy Plastic Doll, także od razu włączam i słucham. Okej, okay, skończyłam słuchać właśnie Plastic Doll i powiem wam, że w tej piosence Gaga naprawdę pokazuje, jaki ona ma mocny, mocny wokal i ile potrafi z niego wyciągnąć. Ta piosenka mi się bardzo podobała. Też nie jest jakaś taka bardzo może i skoczno-taneczna, ale z niej czuć dużo emocji, które poczułam sama tak wewnętrznie, więc dlatego chyba ta piosenka mi się podoba bardzo. Dobra, dalej na liście jest Sour Candy, które jak już wam mówiłam, wczoraj już słuchałam chyba ze 100 razy, kocham tą piosenkę. No i teraz powiem wam tak szybko, co o niej sądzę, chociaż już powiedziałam, że ją kocham, więc raczej tu już dużo nie muszę dodawać. Bardzo mi się podobała ta piosenka. Uważam, że podział
w niej jest jak najbardziej dobry. W sensie dziewczyny z Blackpink mają mniej więcej, wiadomo, że nie jakoś super dużo tego tekstu, ale całkiem sporo i w miarę jest to równo podzielone. Oczywiście już widziałam jakieś komentarze, że Jisoo ma najmniej, wiadomo, a najwięcej ma Jennie i Rose, natomiast no, nie zmienia to faktu, że mimo wszystko ten podział jest całkiem dobry. Jedyne, co mi się w tej piosence uważam, że jest w niej nie tak, to uważam, że jest ona zdecydowanie za krótka. I jakby ona miała jeszcze z minutę, to ja naprawdę byłabym przeszczęśliwa i to by był naprawdę wielki hit. To, że jest ona tak krótka w tym momencie, działa moim zdaniem na jej niekorzyść, natomiast sama w sobie to jest ona po prostu dla mnie czymś wow i dokładnie czegoś takiego oczekiwałam i mam nadzieję, że to będzie wielki, wielki hit. A teraz już, żeby już nie zabierać czasu, lecimy dalej i będziemy słuchać Enigmy. Co swoją drogą jest śmieszne, w sensie o tyle, że rezydentura Lady Gagi w Las Vegas właśnie nazywała się Enigma, więc zastanawiam się, znaczy na pewno nawet Lady Gaga musiała to nazwać po tej swojej rezydenturze, tą piosenkę, więc mam nadzieję, że ta piosenka będzie bardzo taka enigmatycznie zagmatwana właśnie jak jej ta rezydentura. Słuchamy. Okej, o Enigmie mogę powiedzieć, że też się zaczyna bardzo, ale to bardzo wolno i zupełnie nie tego oczekiwałam po tej piosence, ale to też jest jedna z tych piosenek, gdzie Gaga naprawdę pokazuje, jaki ona ma wokal, więc chociażby dlatego warto posłuchać tej piosenki i przy końcówce już naprawdę się jest całkiem rozkręcona, więc wydaje mi się, że ta piosenka też mi się podobała, chociaż w tej chwili już mi ciężko stwierdzić, czy mi się ta piosenka podobała, czy nie. Ale okej, rozumiem. I ostatnia piosenka z drugiej części Chromatiki nazywa się Replay i od razu ją puszczam. Okej, skończyłam słuchać Replay i to jest piosenka, której na pewno będę robić replay, bo jest świetna, to jest taka piosenka, na którą czekałam z tego albumu, naprawdę. Bardzo taneczna, bardzo taka żywa, czuć, że to jest idealna piosenka po prostu do tańca i bardzo mi się ona podoba. Wow, na taką piosenkę z tego albumu czekałam. Dobra, i zaczynamy ostatnią część Chromatiki, czyli zaczynamy od Chromatiki 3. To jest bardzo krótkie, bo to ma tylko 30 sekund. Dobra, Chromatika 3 skojarzyła mi się z jakimś dworskim klimatem. W ogóle nie wiem, jak to interpretować. Może po prostu przejdźmy do kolejnej piosenki, którą jest Sign from Above wraz z Eltonem Johnem, więc to jest piosenka, od której oczekuję dużo. Sign from Above jest totalnie piosenką, która, przysięgam, do tej pory chyba mnie najbardziej zaskoczyła. Myślałam, że to będzie, po tej piosence najbardziej bym się spodziewała, że to będzie jakaś ballada, a ta piosenka jest tak żywa, tak skoczna i Lady Gaga tutaj też po raz kolejny pokazuje, jaki ma wokal, ale jak Elton John się pojawił, to ja po prostu zamarłam. To jest tak piękne i
To jest tak dobre połączenie. Wow, nie spodziewałabym się, że... Przysięgam wam, że myślałam, że ta piosenka będzie jedną z tych, które najmniej mi się spodobają, a w tym momencie jest to jedna z... decydowanie z tych najlepszych piosenek na tym albumie. I wow, to jest piosenka, którą zdecydowanie polecam posłuchać. Zostały nam jeszcze tylko dwie piosenki na chromatice, czyli pierwsza to będzie Thousand Doves. Nie wiem, czy po Sign From Above coś mnie jeszcze tak zaskoczy, ale puszczam Thousand Doves. Okej, jeśli chodzi o Thousand Doves, to też jestem jak najbardziej pod wrażeniem. Piosenka zaczyna się mocno, a potem przy refrenie też jest power. Także ta piosenka zdecydowanie też mi się podoba. Jest mocna i naprawdę jest to fajna, fajna nutka. I została nam ostatnia piosenka, którą jest oczywiście Babylon. Oj, trochę się boję, jak ta ostatnia piosenka wpłynie ogólnie na mój odbiór tego albumu. Ale tak, jestem jej już tak ciekawa, że puszczam ostatnią piosenkę z albumu Chromatica z wersji podstawowej, bo wiadomo, edycja deluxe jeszcze nie wyszła i nie ma tych piosenek jeszcze w sieci, ale tak, puszczam ostatnią piosenkę z edycji standardowej, czyli Babylon. Okej, skończyłam słuchać Chromatiki. W sensie skończyłam słuchać Babylon i ta piosenka... O matko, to jest genialne, to Babylon, to jest genialne! O, kolejne takie ikoniczne coś, co może być znakiem Lady Gagi, z czym może ona być kojarzona. Genialna jest ta piosenka. Trzecia część Chromatiki mi się najbardziej podobała, już teraz to wiem na pewno, bo podobała mi się z niej praktycznie każda piosenka. O ja cię, ta piosenka, ale ona była genialna i nie wiem, będę musiała jej chyba posłuchać jeszcze z jakieś kolejne milion razy, żeby powiedzieć o niej coś bardziej składnie, ale jestem pewna, że to jest piosenka, która mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Okej, podsumowując całą Chromatikę, żebyśmy mieli jasność, co mi się podobało, co nie. Piosenki, które najbardziej mi się podobały, to Alice, 911, Replay, Signs from Above, Thousand Doves i Babylon. No i oczywiście takie wyróżnienie, from wyróżnienie, no to ma Rain on Me i Sour Candy ode mnie. O nich chciałam tak osobno na końcu powiedzieć, żeby były szczególnie wyróżnione, bo ich tutaj nie słuchałam w tym filmiku, ale tak, to są też piosenki, które kocham i których będę na pewno słuchać na co dzień. No a tak, prócz tego, to te, które wymieniłam, mi się bardzo podobały, pozostałe to... Takie średniaki bym powiedziała, ale to też nie są złe piosenki. Poza tym słuchałam ich dopiero po raz pierwszy, może jak posłucham ich więcej razy, to któreś z nich mnie jeszcze bardziej zachwycą. I teraz tak, czy ta płyta mi się podoba generalnie? Odpowiedź brzmi oczywiście tak, podoba mi się, jestem zachwycona. Wiem, że jak zwykle pojawią się teraz komentarze, że ale ta płyta jest gorsza niż poprzednie były lepsze. I w przypadku Lady Gagi tak jest za każdym razem, gdy ona wyda nową płytę. Najpierw pojawiają się komentarze, a ta płyta jest gorsza niż poprzednie, to już nie jest to co kiedyś. A potem nagle ludzie się wkręcają i jej płyty otrzymują po kolei wszystkie nagrody, wszystkie
pokrywają się złotem, platyną, diamentami, wszystkim czym się da po prostu. I ja wiem, że w przypadku tej płyty może być podobnie. Mi się ona bardzo podoba, polecam Wam ją, przesłuchajcie sobie, jeśli jeszcze tego jakimś cudem nie zrobiliście. I szczególnie możecie zwrócić uwagę na piosenki, o których ja tutaj wspomniałam, które wspomniałam, że mi się bardzo podobają. Ale oczywiście wyróbcie sobie własne zdanie na temat poszczególnych piosenek i tym się kierujcie. Na edycji Deluxe są jeszcze 3 piosenki, których jeszcze nie ma w sieci, natomiast ja sobie ich posłucham już jak przyjdzie do mnie moja płyta w wersji Deluxe, którą zamówiłam, mam zamówioną, natomiast przez to, że właśnie nie chciano, żeby były jakieś wycieki wcześniej, no to jej premiera jest opóźniona o ponad tydzień i dostanę ją dopiero prawdopodobnie 8 czerwca. Niestety już się zaczęły pojawiać w internecie jakieś filmiki z tego, jak ona wygląda, ale to nie szkodzi, ja i tak planuję nagrać jej unboxing na kanale, także możecie na to czekać. No i to by było na tyle, mi się ta płyta bardzo podoba, bardzo Wam ją polecam, ja kocham Lady Gagę i będę o tym mówić zawsze i wszędzie i nie obchodzi mnie, co kto o tym uważa, ale ja kocham Lady Gagę, kocham tą płytę. Już tak mogę to oficjalnie powiedzieć, kocham Chromatikę, bardzo mi się podoba przede wszystkim, tak jak mówiłam, Sour Candy, bo jest z Blackpink i mam nadzieję, że będzie do tej piosenki teledysk, bardzo na to liczę. A oprócz tego najbardziej podoba mi się Alice, 911, Replay, Signs from Above, Thousand Doves i Babylon. To są takie piosenki, które najbardziej mi się podobają i bardzo polecam, żebyście je przesłuchali. Także to by było na tyle. Ten filmik trwa już bardzo, bardzo długo, więc już go nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie, co Wy sądzicie o Chromatice. No i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!